Jasne, rzuć sobie na percepcję. 2.15. Mhm. Okej, okay, rozglądasz się. Wygląda spokojnie. Trakt za wami, taki, widzisz, taka promienie słońca przebijają się przez gałęzie tego lasu. Gdzie nie, gdzie się takie właśnie takie pola, właśnie jasne w cieniu, właśnie jasne pola słońca na trakcie. Jakieś krzaki przy drodze rosną, jakieś jeżyny. Zapach właśnie takiej ściółki leśnej, spokojnie, cicho. Jakiś gdzie nie, gdzie co jakiś jak ptak za świerka jeszcze. Ogólnie jest w miarę ciepło, pomimo tego, że właśnie no taki jest wczesna jesień jest, ale jest w miarę ciepło. Rozglądacie się, nie znajdujecie. Odeszliście, dobre, no tak z pół kilometra, może więcej trochę od tego obozu, zejrzeliście się. Wygląda spokojnie. Nic nie ważyliście. Chciałbym wejść na drzewo, tak? I z drzewa się rozejrzeć dalej, o. Okej, no to zrób sobie atletykę na drzewo. Nie, ja jestem na stoję na ziemi. Bym chciał skorzystać z pierwszego lakiego. Z pierwszego lakiego, okej. Okay. Nie jedynka, ale no okay. Przy dwójce to... No. A ty masz lakiego, tak? Fita? Piękna, wiem. Tak. 16. Okej, okay. Bez problemu. Chwilę się tam, wspiąłeś się szybko, później była taka większa odstęp między gałęziami, troszeczkę musiałeś się wybić, podskoczyć, podciągnąć, wlazisz na drzewo, rozglądasz się. Dużo lepszy widok. Widzisz z oddali wasz obóz. Jedzie ktoś, jakaś kareta jedzie w waszą stronę. Minie was za kilka minut. Poza tym nikogo więcej nie widać. Kawałek dalej zobaczyłeś też jakieś zwierzę, chyba jakiś jeleń może? Może coś takiego. Przymknęło ci tam w lesie, trochę niżej. Zsuwasz się, jasne, zsunąłeś się. I co? Pyta się Sirasa. Jakaś kareta jedzie w naszą stronę z tamtego kierunku i podaje mu orientacyjną odległość. Tak, nie? Minie nas za 10 minut, za 15, ale na tej zasadzie. Skinął głową. Rozglądam ciebie? Nie, cicho, nic nie widać. Chyba. No to wracamy. Chyba jest bezpiecznie, tak. Wracacie. Do sierżanta Kotaro informujemy, że... Jasne, przekazuję ci informację. Kaleta, ale jest to w miarę spokojne. Wy we dwójkę co robicie? Gritto? Zacznijmy, Gritto, co robisz podczas postoju? Sorry, Gritto, jesteś z nami? Ja, tak, ściszony byłem. Ja przy ten, jeżeli to jest short rest, to się będę dostrajał do tego, do mojego tego. Jasne, czyli robię mały ten, małą, no jakieś tam modlitwę. Również do tego biorę dacza, nie? Żeby widział mniej więcej, mówię, to jest właśnie ten holy symbol, ale ja miałem swój, no nie? Tak. I wiesz co, i mówię mu tak, wiesz, nie wiem, czy już jesteś gotowy przyjąć ten, i wiesz, zdejmuję ten mój stary. Mówię, czy już jesteś gotowy przyjąć ten symbol? To będzie zaszczyt dla mnie. Wyciągnę rękę. No to biorę i mu tam kładę na niego. No widzisz, że wziął, skłonił ci się, jak odebrał ten, założył sobie od razu na szyję. Ścisnął ręką, spojrzał w niebo i coś tam sobie szepcze pod nosem. No, to zajebiście. Tam. O, będzie premia. Przy wypłacie będzie ten. Premia będzie. Od Tempusa. A ty, Ben? Ja, no, patrzyłem też, czy coś nas nie podchodzi, czy okay. Coś nas nie zachodzi. No dobra, rzuć sobie w takim razie na percepcję. O, dobry rzut, dobry. 10. Nie, na kostce 16 patrzę, czy ja mam jakieś, oczywiście, że mam 19. Okej. Okay. Rozglądasz się, nie zauważasz niczego szczególnego. Jakieś, 19 to... Jakieś ptaki zauważyłeś, kłębią tam w koronie drzew.
Tak to spokój. Ale zauważyłeś, że ta... ta elfka, ta półelfka cię obserwuje, wiesz? Tak kilka razy widzisz, że patrzy w twoją stronę intensywnie, tak jakby... właśnie stara się odszukać cię właśnie wzrokiem, jak cię odszukała, to właśnie co jakiś czas na ciebie zerka. Tak jakby chciała może z tobą porozmawiać, albo coś ci powiedzieć, ale, ja ale nie podchodzi. No, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jak dawałem ten symbol temu touchowi, to mu tylko powiedziałem, bądź nieustraszony. Nigdy nie odwracaj się od walki. I podlegaj regułom wojny. Kinął go. Takie wiesz. Nice. Bardzo taki przejęty jest bardzo tym, że mu dałeś, że mu tłumaczysz, kiwa głową i ten wziął sobie, odszedł sobie trochę od ciebie i tam coś sobie ten myśli i patrzy. Takie widać, że próbuje to sobie jakoś ułożyć w głowie. To co go spotkało, to chyba ten jego sen, ta jego wizja. Przejął się bardzo. Chłopaki, wracacie w tym czasie. Mija jeszcze chwila i wracacie na trakt, koniec przerwy. Niecałą godzinę odpoczywaliście. Marcelu, czy włócznia nadaje się do walki tym stylem, który ja walczę? W podnośniku tego nie ma, ale to jest broń drzewcowa, więc ja bym uznał, że tak. Poza tym można założyć, że jest trochę długa na przykład, dłuższa niż normalna. Że zachwyciłaby się do walki... Jest versatile, więc może złapać oburącz. Wtedy zadaje K8. Więc ja bym ją podciągnął pod ten. Chyba, że... no nie wiem. No tak, to jest masz wymieniać włócznię, także nie będziemy tego zmieniać. Także tak, jeśli złapiesz ją oburącz, to możesz ją używać jako broni drzewcowej. Okej. Okej. Dobra, ruszacie na trakt. Widzicie, kiedy wracacie, pozamienialiście się trochę ten Serisel, został trochę z tyłu z wami. On się zrównał z tobą, Dutch. A chłopaki tam idą z przodu, ten Dragonborn, Sharak. I tych dwóch stu idą to też tutaj sobie. Herskol idzie obok sierżanta. Słyszycie jakąś tą bekę mają ten. Chłopaki pękają ze śmiechu tutaj. Ten Dragonborn, Sharak i ten Soku. I to, coś pękają ze śmiechu, co się do siebie śmieją. Podają sobie coś. Widzicie, podają sobie. Coś żrą, coś jedzą. Chcecie? Ogląda się Dragonborn na was. Patrzę, grzybki. Wiesz co, nie. Wiesz co, ten Goliat znalazł, słuchaj, gniazdo ptasie. Wiesz? Wyklute pisklaki i takie wyklute, takie te dzieci ptasze, takie jak glizdy takie duże, jak chipsy jedzą. Wpierdalają, nie? Chcecie? Podaję wam ten gniazdo. Nie, mówię podziękuję. My dziękujemy. I tak również patrzy się na Dutcha, no nie, żeby czasem tego nie brał. Tak. I że tak zaciekawiony spojrzał, ale zobaczył te ptaki, widzisz, coś pokręcił głową. No ten, tam już zostało jeszcze, już każdy wziął po jednym tutaj, ten Sokół, Dragonborn i to. I jeszcze za cztery zostały te ptaszki. Widzisz, że zajadł, jak chipsy wpierdala te ptaki. Jedzie, je ten. Kto to je? Goliat, ten Sharak. Podaje temu Dragonbornowi, on też się poczęstował, ten Sokół sobie wziął. No, bo to takie rasy, takie zwierzęce, nie? Żrą sobie te ptaszki małe. To taki też właśnie słyszy jakieś takie piskanie, jakieś takie pi. Z tego gniazda tam. Trochę tak dziwne, nie? Ale to... Wpierdalają ptaki. Maszerujecie. Okay. Idziecie przez siebie. Coś takie... dziwne dziwności, tak widzicie, że... Im dłużej przebywacie z tymi swoimi... kolegami z oddziału, tym lepiej ich poznajecie. Odkrywamy jakieś ich... Tak, odkrywać jakieś ich dziwne, te dziwne strony. Szare strefy. Tak, tak. Bardzo dziwne te... Jedziecie. Podobania kulinarne. Jedziecie dalej. Jak tak idziemy, powiedzmy, oni już tam zjedli, mija powiedzmy tam parę minut, tak do Bena cicho mówię, założę się, że za dwa dni wszyscy się będą tym popiołem smarować.
Tak, no, nowa frakcja się rodzi. Jakim popiołem? Tutaj Tempusowi, a tam Popielnicy. Tylko ja jako ta, ten języczek uwagi będę po środku. A powinniśmy być jednością. Mówię, wie, coś się Gifie słabo lansujesz tą swoją oryginalnością, bo słuchaj, tu cię jakieś takie pospolite rasy przytłaczają. Ben, nie przybyłem tutaj nawracać was na to, na filozofię Zaytimona. Każdy z nas kroczy swoją ścieżką. Czasami te ścieżki się krzyżują, czasami łączą się w jedną większą. Ale nigdy nie mogę iść dwoma ścieżkami naraz. No nie, byś szpagat zrobił. Litten, jesteśmy jednością, jesteśmy jednym oddziałem. To dobrze. W jedności siła. Jednostka jest silna, ale jednostka połączona daje wspólnotę, a moc wspólnoty jest wielka. No wybacz, nie mam więcej symboli w tym momencie przy sobie. Mnie nie chodzi o twoje świecidełka. Jestem nie jakiś piorun trafi i co? Jaką macie pasywną percepcję? 12. Okay. No ja nie wiem jaką, ale na pewno bardzo dobrą. 10 plus twój modyfikator z wisdom. Znaczy z percepcji też, jeżeli jesteś biegły w percepcji. 13. Jeżeli jesteś biegły w percepcji, to dodajesz sobie też do tego, do pasywnej percepcji. Ile masz? Ja mam 12. Pasywna percepcja to jest 10 plus... Plus percepcja. To z percepcji, tak? Plus percepcja. No to 13. No to 13. Okej. Maszerujecie, gadacie, jesteście zagadani. Słyszycie ten z przodu okrzyk waszego majora. Kolumna naprzód! Formacja! Przygotowa się do uderzenia! Rozejrzyjcie się, rozglądacie o co chodzi. Widzicie, ten Suro wylewitował. Rozgląda się też. Polewita trochę do przodu. Idzie sierżant, prowadzi was. Ten, za mną! Wyciągam swój miecz, tak? Mhm. I przyjmuję pozycję bojową i idę. Okej, okay, no, jasne. Idziecie całą kolumną. Jak wygląda sprawa, jeżeli ja mam taki jeden spell na jako action. Co, jak to będzie wyglądać, jeżeli ja przygotuję go sobie? Możesz przygotować jego... W sensie, zostałem przed chwilą ostrzeżony, przygotować się do ataku, tak? Poruszamy się gdzieś i w tym momencie próbuję sobie przygotować, żeby jak najszybciej to rzucić i żeby móc... Jeżeli masz przygotowanie zaklęcie, możesz spalić spell slota i po prostu mieć przygotowanie zaklęcie i zrobić sobie hold action po prostu. I na przykład, kiedy zobaczę jakiegoś wroga, kiedy zobaczę kogoś, kto nie wygląda niespiesznie, chce mnie zabić, to wtedy rzucam na niego to zaklęcie, przyjaciół, magiczny pocisk czy coś. Więc możesz sobie to przygotować. Czyli jeżeli na step to nie wyjdzie, to tak i tak spell slot jest spalony. Tak, wtedy jest spalony, ale jeżeli zobaczysz kogoś i to wyjdzie i rzeczywiście, nie, jakiś ten goblin się na ciebie rzuci, to wtedy przerzucam na inicjatywę, może odpalić mu to zaklęcie. Więc jak też, ale spell slot jest spalony wtedy. Okej, okay, ale próbuję ocenić sytuację tak naprawdę. Okej, okay, ruszyliście tą drogą naprzód. Słyszysz jakieś odgłosy walki za zakrętem, trochę dalej. Sierżant was prowadzi za mną. Ten major też podjeżdża. Równo szyk, równo! Krzyczy Jesse. Widzicie, ten Suro został z tyłu. Ruszacie naprzód. Słyszycie odgłosy walki. Wychodzicie z zakrętu i widzicie... usłyszycie, zanim wyszliście, usłyszycie coś ciężkiego, jakby upadło na ziemię. Coś się przewróciło albo spadło. Takie miąchnięcie. W tym momencie przygotowuję sobie, w takim razie jak to usłyszałem, okay, przygotowuję sobie pewne zaklęcie na moment, gdy zobaczę po prostu kotłowaninę. Okej. Okay. Widzisz, że Suro zrównuje się bardzo szybko. Wyprzedził was i poleciał tutaj w bok. Bardzo szybko. Przemknął, aż to poczuł się wiatr. Przemknął tutaj. Wyjeżdżacie z zakrętu. I widzicie upadającą na ziemię bestię, jakiś
olbrzym, albo jakiś ogr, albo coś upadającego na ziemię. I widzicie kilku żołnierzy dobijającego go. Bardzo szybko. Przestaje się ruszać, pryska krew. Tutaj, gdzie on jest tutaj? Upada na ziemię, otoczony kilkoma żołnierzami. Widzicie, że Sura też ma tak jak ty przygotowane coś w ręku, coś mu się błyszczy, ale gasi to, jak ich zobaczył. I mówi, to tylko synowie. Widzicie, że taki znudzony odlatuje. No chuj. No dobra, to zobaczyłem upadającą bestię, tak? Mhm. Widzisz, że ten Majer wasz podjeżdża do przodu. No, przedtem. Podjeżdża do przodu. O! O, widzę, że macie wszystko pod kontrolą. Witajcie, żołnierze. Nie chcę stanąć na koniu. No dobra, to ja zobaczyłem upadającą bestię, tak? Mhm. No to moja hold action to było na Litena, Dacia i tego, i Bena rzucam blesa. Okej, spoko. Błogosławiłeś go, skrzyknąłeś tam pozdrowienie jakiś tempusa, modlitwę. Wasz major podjechał, tak też próbuje z nimi gadać, ale mu po prostu patrzy na niego. Obrócili się, patrzyli na niego. Któryś coś chyba rzucił, albo wam się zdawało. Ten major jeszcze chwilę coś próbował zagadać. Wszystko w porządku? Ktoś jest ranny? Zero odpowiedzi. Zawraca. Chyba u nich wszystko w porządku. Dobra, wracamy na trakt. Wszystko w porządku? Panowie, który major? Wasz major, no ten młody, taki ten zielony taki. Rzucili w niego czymś? Nordgard. Nie. Nie rzucili. Po prostu on ich coś zagadywał, oni po prostu na niego patrzyli. Tacy jacyś troszeczkę... Dzicy takie, tacy, no nie, albo jacyś nietowarzyscy bardzo, wiesz? Zawrócił, wracacie na trakt i dopiero wołają was, ten sierżant mówi: zawracamy! Obracacie się i dopiero teraz zauważacie, zarąbali właśnie jakiegoś potwora. To są żołnierze. Jeden z nich to taki opasły hobgoblin, wielki, tłusty, w pancerzu z dwoma toporami zakrwawionymi. Drugi jakiś żołnierz, wojownik z długim łukiem wyjmuje strzały z tego potwora. Trzeci to jak chyba kobieta, taka wąska. Ten krzyknął coś, nie zrozumieliście co. Krzyknął coś, zrobił dwa kroki naprzód. Troszeczkę tak jakby rzucając mu wyzwanie, albo coś do niego krzyknął, jakby może chciał go obrazić, albo wywołać jakąś reakcję. Widzicie, że Suro popatrzył na niego, tak się żachnął i odleciał. Chciałbym się przyjrzeć tak, Azyna, na ile mogę, co pokonali. No to rzuć sobie na percepcję. 8. Osiem. Coś dużego, wielkiego. Mhm. Okej. Okay. Odchodzicie. Widzicie, że z tyłu bardzo szybko jednym praktycznie susem wpada, odbija się i wskakuje na kamień wielki, umięśniony tabaksi. Widzicie, wskakuje, tak przyczaił się na kamieniu, obserwuje was, zwężył powietrze, uśmiechnął się, pokazał takie kły, patrzą jak odchodzicie. To wszystko. Zawracacie. Okay. Wraca się na trakt. Jedziecie dalej. Tym razem już przed tym. Przed wozem. Kto to był? O co chodziło? Gdzie sierżant do was mówi: To konkurencja. Druga grupa, inna grupa najemników. Nazywają ich synami Argona. Synowie Argona. Tak, mówi ten sierżant. To fanatycy. Różne plotki o nich krążą. Ludzie mówią o nich jak o kulcie. Ponoć piją własną krew, składają ofiary dla pogańskich bogów, dzielą się, wymieniają się swoimi żonami.
z jeńców robią niewolników. Ich dowódca, Argon, to czarny rycerz. Ludzie mówią, że ma zbroję wykutą z zakrzepłej krwi aniołów. Słyszałem o nich, mówi ten. Mówi Herschel. Słyszałem o nich. Jeżeli walczysz z synami, to zabiń albo zgiń. Tak, odpowiada mu sierżant. Jeżeli cię złapią, to czeka cię gorszy los od śmierci. Jak ma jakieś imię ten ich dowódca? Sierżancie, trzeba ich wypalić. Pytam się, i co na to Tempus? No nie wiem, słyszałeś właśnie, co powiedziałem. Wypalić. Nie będziemy zaczynać konfliktu. Mamy misję, mamy wracać. To inny oddział najemników. Zgadzam się, nasza konkurencja. Również mi się nie podobają, nie przypadam za nimi. Ale mamy rozkazy. Ty jesteś rycerzem, tak, Ben? Tak. Rzuć sobie historię. Ciemności. Okej. Okay. Kojarzysz coś o Argonie? Wszystko, co kojarzę. Czarny rycerz. Ponoć służący jakimś mrocznym bogom, który nawrócił się na dobrą ścieżkę. Przynajmniej tak mówią. Założył grupę najemników, których traktuje jak swoich synów. Właśnie stąd nazwa. Synowie Argona. Jest ich niewielu. Kilkudziesięciu może, ale są bardzo blisko siebie się trzymają, są bardzo zżyci, jak rodzina, jak kult. I kult to właśnie jednostki jego. Wszyscy, jest Izak dyktator tam, wszyscy robią to, co im powie. Ekstremiści tacy. Też słyszałeś właśnie o pogańskich bogach, o właśnie tym, że z jeńców, tych ludzi, którzy pojmają, robią niewolników. Ich symbolem jest taki czarny, bardzo prosty, czarny ptak na tarczy i skrzydła zrobione ma z mieczy. Ptak na tarczy ze skrzydłami z mieczy, okej. Okay. Mówię wszystko to, co myślisz. Okej. Okay. No to... Dobrze, dobrze, że nie wiedziałem tego, zanim się tam spotkali. Mhm. Bardzo ładny symbol. W razie czegoś, jak uspokoi się sytuacja tutaj, wtedy będzie można... Jeśli Tempus pozwoli... Czy mają jakąś reputację tego typu, że na przykład... nie wiem, są znani z tego, że palili jakieś wioski, jakieś rozboje robili, czy... Wiesz co? Tak, wiesz co, to jest... Oni są troszkę jak taka broń opusieczna, wiesz co? Są bardzo skuteczni, ale jak ich weźmiesz, to... Nie zawsze wszystko pójdzie po twojej myśli, zawsze wtrącą coś od siebie, zawsze coś zrobią takiego, co im ten ich przywódca powie, wiesz? Czyli właśnie, żeby odbili wioskę, to odbiją, ale im spalą do gołej ziemi. Każesz im, nie wiem, ochronić statek, to go ochronią, wyładują to, co było na tym statku, ale statkiem sobie odpłyną. Tacy są, wiesz co, są bardzo kontrowersyjni. Skuteczni. Tak, kontrowersyjni, bardzo skuteczni i sięga się po nich w ostateczności. Wynajmuje się ich ostateczności, kiedy już wszystko zawiedzie, kiedy nie ma kłów na przykład, a nie wiem, nie ma jakaś inna jednostka, na przykład ta płomienna pięść jest zbyt daleko, nie ma żadnej tej obozu czy ludzi w pobliżu, no to wtedy idziesz po synów Argona. Okej, okay, czyli fanatycy jednym słowem będą walczyć do ostatniej krwi, tak, po prostu nie ma przebacz, tylko... Są znani też, Ben, kojarzysz czy czytaj, że oni walczą do ostatniego, chociaż wszyscy nie żyją, to ten ostatni będzie ten...
jedną ręką będzie podtrzymywał sobie flaki, a drugą będzie z tobą walczył, póki nie zabijesz, póki nie zginie, żeby... Okej, okay, fanatycy, typowo fanatycy. Tak. Nie uciekają z pola bitwy. Jeńców biorą, jeśli trzeba, ale no, ten ich los, tych jeńców jest opłakany przeważnie. No... To z tymi jeńcami to tak... Nie, niewolnictwo jest złe. Zdecydowanie, Liten, nie mógłbym się z tobą zgodzić bardziej. Absolutnie, do samego końca, jedna z zasad wojny. Nie rób niewolników. Ale sierżant Kotaro ma rację. Na razie mamy ważniejsze rzeczy na głowie, niż... Ja tak się spojrzałem się na ciebie i się uśmiechnąłem, że ja tu nie dowodzę. Tak się patrzę na Gritto i pytam, złamałbyś rozkaz? Mamy rozkaz maszerować. Rozmieniać się na srebrniaki. W tym momencie skoncentrujmy się na tym, żeby nas nikt nie zaatakował po prostu. Okej, maszerujecie. No, to chciałeś już dodać, tak, Ben? Nie, tak właśnie chciałem tylko spytać o tą praworządność. O te praworządne wybory i decyzje naszego tutaj paladyna. Czy właśnie no, porzuciłby rozkaz wydany? I poszedłby no, na... Bo miał taki pomysł, że tam no, trzeba zwoić tyłki tym synom Aragona. No, odpowiedziałem ci wymijająco. Nie wiem, jak chcesz podrążyć, proszę bardzo. Nie. Nie, tak bardziej jako retrospekcję. Okej. Okay. Taką, że gorliwość i logika to potężne bronie, ale... Warto je używać. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie wiem, czy słyszałeś, co mówiłem. Mówiłem to dwa razy już. Mogę powtórzyć, że te wszystkie zasady, które podlegają temu tempusowi, one nie są takie bezapelacyjne do samego końca. Te zasady są takie, że na przykład. Wiesz, bądź otwarty podczas bitwy, że graj fair, czyli face przeciwnika, face to face, a nie na przykład backstab albo coś takiego. Ale gdy jest nas na przykład garstka, a przeciwników wielka ilość i jedyną możliwością stworzenia jakiegokolwiek leverage jest właśnie ta taktyka, to... Nie jestem fanatykiem, to jest po prostu coś, co Tempus też doceni, ponieważ to była jedyna możliwość, żeby zdobyć przewagę nad tak liczebnym przeciwnikiem. Rozumiesz? Także to nie jest białe i czarne. Tłumaczyłem. Okej, no ważne, że się w tym orientujesz. Ta-dam! Okej. Okay. Maszerujecie dalej bez większych przygód do samego wieczora. Jak się wam Bles podobał? Nie no, fajnie. Od razu lżej się maszerowało. A bycie w ogóle, to już wam opowiem. Jak już jak maszerujemy, no nie? To tylko mówię wam. Chciałem po prostu, żebyście mieli dodatkową siłę. Żebyście byli w stanie wyciągnąć z siebie troszeczkę więcej, gdy atakujecie, albo gdy ktoś was atakuje. Dlatego was pobłogosławiłem. Wspaniale. Tak po prostu tłumaczę, no na zasadzie, wiesz, no nie tak jak na mechanikę gry, co by się stało, tylko tak wiesz. Dziękujemy ci, Gritto. Że objąłeś nas swą w pewnym stopniu ochroną. To było premature nearly ejaculation.
Okej. Okej. Dobra. Zatrzymujecie się na nocleg, rozbijacie obóz. Tym razem ten sierżant Kotaro wskazuje na waszą trójkę. Trzymacie wartę. Rozłóżcie to między sobą. Nasza trójka to znaczy... Aha, my, tak? No tak, no zauważył, że się dogadujecie, że tam często gadacie, także waszą trójkę zostawił. Dobra, mówię, na naszej warcie, mówię, nie będzie żadnego fuck-upu. Mówię, ja potrzebuję kilka godzin, więc mogę wziąć pierwszą wartę. Chyba no, lepiej jakąkolwiek, ale po prostu chodzi o to, żeby wykonać ten obowiązek solidnie, a nie niekoniecznie wygodnie. Znaczy chciałbym, żebyście mieli oczy otwarte. Dobra. Więc ja proponuję, żebyś ty wziął środkową, bo wtedy jeden z nas śpi od teraz do, powiedzmy, ranka, a drugi ten tam od, powiedzmy, późnego wieczoru do ranka, tak? Dungeon Master, ja mam pytanie. Tak. Jak wygląda warta? Warta? Na mechanikę gry. Okej, okay. Musisz mieć 8 godzin, żeby zejść long rest. Z czego to musi być minimum 6 godzin snu. 2 godziny mogą być lekkiego... czy na przykład siedzenia przy ognisku. Lekkiej aktywności, mogą być 2 godziny. Czyli możesz tam właśnie siedzieć przy ognisku, być przytomny, ale nie łazić, nie ten, leżeć przy ognisku, możesz rozglądać się, czuwać, przejść, zrobić jakieś jedno okrążenie, ale generalnie lekka aktywność, czyli nie bieganie, nie jakiś ten... także, żeby mi zaliczony ten 8 godzin, musisz właśnie minimum 6 przespać i 2 godziny możesz mieć dla siebie, żeby coś lekkiego porobić. Czyli jednym słowem, dobrze by było, żeby za każdym razem tylko jedna osoba spała, tak? W jakichś odstępach czasowych. Tak, no, żeby już nie budzić drugi raz. Kto ma pierwszą wartę? Powiedzcie mi. Ja pierwszy. Ty pierwszy, wy idziecie spać. Siedzisz, ona krząta się przez chwilę, siada przy tobie, coś grzebie w swojej torbie, wyciąga ten szczaw i coś tam wygrzebuje z niego jakieś te chwasty, które też narwała z nim trochę, tak zostaje sam szczaw, układa sobie. Siedzisz chwilę, rozglądasz się, wygląda spokojnie. Mam widzenie w ciemnościach, więc tak się wpatruję. Po jakiejś, nie wiem, niecałej godzinie podchodzi do ciebie ta półelfka. Ona Darciana się nazywa. Podchodzi do ciebie, siada. Dobry wieczór. Witaj. Dobry wieczór. Czy my się już kiedyś spotkaliśmy? Pytam się już po medytacji? Nie, jeszcze nie. Mówię, jestem w tej chwili na warcie. Nie zajmę ci, po prostu chciałem... Czy my się kiedyś już spotkaliśmy? Czy my się znamy? Jeśli tak, to nie w tym życiu. Uśmiechnęła się. Masz brata? Rodzeństwo? Tak. Zastanowiła się, myśli chwilę, jak cię o to zapytać. Powiem ci od razu. Ułożyłam sobie przemowę wcześniej, ale to nie ma sensu. Po prostu powiem ci. Przypominasz mi mojego brata. Kiedy byłam młodsza, mój ojczym zabrał mnie, bym poznała jego syna. Był wdowcem. Mogłabym przysiąc, że to byłeś ty. To było dawno, ze 20 lat temu. Byłam wtedy mała. Niewiele pamiętam, ale... Mów z serca, mówię. Wyglądasz jak on. Wyglądasz jak mój brat. Nie widziałam go 20 lat. Kiedy go spotkałam, byłam wtedy jeszcze małą dziewczynką. Od tamtej pory go nie widziałam. Bardzo mi go przypominasz. Wybacz, to głupie. Wcale nie. Mówię, wcale nie. Jeśli rzeczywiście nim jestem, to możesz mnie tak traktować. Mówię, jeśli nie, to wciąż możesz myśleć o mnie. Na pewno nie spodziewaj się po mnie niczego złego. Uśmiechnęła się, skinęła głową. Dziękuję. Nie sądziłam, że spotkam kogoś, kto wygląda jak mój brat w takim miejscu,
A tym bardziej, nawet jeżeli nim jestem, cieszę się, że masz otwarty umysł i schowałeś się tak, a nie w inny sposób. W jakiej dziedzinie sztuki magicznej się specjalizujesz? Transmutacji. Transmutacji. Bardzo ciekawe. Teraz jestem na warcie, ale kiedyś zapytam cię, może opowiesz mi coś więcej. Widzi, że poniosła kamień taki, skupiła się na nim, zacinała w ręce, wyszeptała coś i podała ci go. Widzisz, trzymasz ten sam kamień, tylko że jest z drewna. Z drewna. Drewno kształt się kamienia. Okej. Okay. Niezłe. Bo jeśli to samo stanie się z pancerzami naszych przeciwników, to widzę potencjał, mówię. Słyszysz z tyłu tam z namiotu? Z namiotu. Nie ma namiotu. Ten, jak on się nazywa? Suro nie śpi w namiocie. Suro. On ma, widzi, że taką kopułę rozłożył. Taką magiczną kopułę. Wylaz z tej kopuły. Wystawił głowę z tej kopuły. Darcy, gdzie jesteś? Te skróle same się nie przepiszą. Widzisz, wybacz, muszę wracać. Widzisz, wstała. Mówię. Dobrej nocy. Mówię, uważaj na siebie. Skina go, widzi, że odchodzi. Dobra, koniec pogawędki. Czujność, baczność. Obchód. Wpatruje się w cztery ten. Wszystkie kierunki, gwiazdy, tej. Róży wiatrów. Mhm. Północ, południe. Skanuję. Okej, okay, percepcję sobie rzuć. Rzucaj percepcję. 13. Okej, okay, rozglądasz się. Patrzysz, szukasz. Spokój, cisza, świerszcze. Wracasz do ogniska. Ludzie śpią. Siadasz przy ognisku. Słyszałeś takie... To ktoś jakiegoś pierda puścił. Tak to... A, mówię, wojsko. Wojsko, dokładnie. Okej, okay, mija twoja warta. Ta, Julta zaczyna, siedzi z tobą, a zaczyna przysypiać po paru godzinach. Oczy się zamykają. Też czujesz takie suche, masz, nie jesteś zmęczony, elf nie śpią, ale czujesz takie, masz bardzo suche oczy i czujesz taki ból mięśni troszkę w plecach. Od pancerza i od marszu w butach. Także tęsknisz za medytacją. Musiałbym off. Muszę. Okej. Okay. Jak. Nie, kończy się moja. Tak, no, mija trochę, tak. Mija twoja warta. Okej. Okay. To podchodzę do Litena i delikatnie ręką za ramię tego szturcham. Mhm. Jasne. No, budzicie. Litten, budzisz się. Już. Litten, przejmiesz wartę? Pytam się. Tak. Czyli ile godzin już minęło tej warty? Nie wiem, ile trzymałeś? Możesz 8 godzin, możesz 4 przetrzymać, bo 4 medytacje możesz zrobić. No ja 4 godziny trzymałem. W północy siedziałeś, okej. Okay. Dobra, wstaję. Wstałeś, budzisz się, jest ciemno, środek nocy jest. Stałeś zaspany, trochę taki markotny. Idziesz sobie, siadasz. No dorzucam trochę drew do ognia. Jasne. Bo ja mniej widzę niż niektórzy. Tak, ty nie masz widzenia w ciemności. No ale chwilę, to tylko ciebie obudzili? Na razie tylko mnie obudził, tak? No, dorzucam tam do drew, pytam się, co coś się działo, zanim pójdzie spać. No ja mówię, spokój, cisza, mówię, ale nie aproksymuj tego na swoją... Nie przyjmuj tego za regułę. Mówię, tylko świerszcze grają. O, to obudzę Gita, on lubi świerszcze. Okej, okay, mówię. Okej, okay, idziesz spać, tak? Czy idziesz medytować? Tak, zdejmuję pancerz, to jest ważna Jasne, sprawa. No, dajesz odpocząć mięśniom, tak. Tak, i no nie wiem, w jakiej pozycji... Najbardziej no komfortowo się medytuje na siedząco. W jakiej pozycji, tak się zapytać, w jakiej pozycji śpisz? Jedni na prawym boku, drugi na lewym. Elfy mogą na siedząco, mogą na leżąco, mogą no, byleś nie stawiasz, byleś odpocząć mięśniom ciało, tak? Bo co medytacja? Okay, nie, to możesz siedzieć, możesz leżeć. Siadam,
Siadam, ale plecy opieram o drzewo. Jasne, okej. Okay. No rozluźniasz mięśnie, zamykasz oczy, skupiasz się, medytujesz. Lichten, usiadasz przy ognisku, dorzucasz drewna. Dorzucasz drewna. Idę budzę Gritta, tak? Okej, okay, spoko. Dorzuciłeś drewna, pomyślałeś, że warto obudzić tego Gritta. Wstajesz, słyszysz za sobą takie, jakby ktoś wylewał jakiś eliksir. Jakby ktoś, jakby coś się sączyło. Wycofuję się w stronę Gritta, tak? Okej. Okay. I rzucam kręty Mage Hand, mm-hmm. I tak wiesz, go po polsku klepę, tak? No coś cię budzi. Widzisz, z krzaków wychodzi ten Siracel. Dopina spodnie. Masz wartę? Eliksir. A ty nie śpisz? Elfy nie śpią, no co ty? Ja już zrobiłem swoje. I siada przy ognisku. Czekaj, pójdę zaraz nazbierać jakiegoś drewna. Dobra, no to tam jest. Podchodzę do Gritta. Tempusz cię wzywa na walkę. Dobra, czyli ile godzin spałem? Ty spałeś 4 godziny, północy przespałeś. Aha, czyli jeszcze 2 godziny muszę przespać i 2 godziny posiedzieć przy ognisku, tak? Tak? Mhm. No dobra, no to wstaję. Okej, staliście. Pancerz Deon. I siadam na razie przy ognisku i tak wiesz, jeszcze się... Mhm. No to... ciepło przy ognisku. Siedzisz, wraca ten, wraca elf. No to teraz co, wszyscy wstali teraz? Ilu was tutaj na tym warcie jest? Dwójka, no. My dwójka. Jeżeli chcecie, któryś z was się może położyć. Ja tu mogę sam posiedzieć, albo z którym z was. Nie musicie wszyscy siedzieć. Ile ty potrzebujesz snu? Mówię do Lichtena. Dobra, spokojnie. Dostaliśmy rozkaz, wykonajmy go. To jest ten prostszy rozkaz, tak? O, przesiedzimy. Chcesz, wiesz co, chcesz, czy się przejdziemy może tutaj gdzieś, zobaczymy, czy to wszystko ok. Ja widzę troszeczkę w ciemności. To dobrze, bo ja nie widzę. To ty może zostań przy ogniu, to chyba a my się przejdziemy tak wokoło. Nie no, tak? ja sobie robię, jestem drałem. Lita, weź się w garść, chłopie. I że wstaję. Chodź zrobimy obchód. Ty chrusty nazbieraj, Litem. Dobra, no to wyjście. Jak jesteś tacy wszystko widzący. Okej, okay, obchodzicie, zrób sobie test percepcji. Gritto. Perception 13. Okej. Okay. Rozglądasz się, nasłuchujesz, cisza, spokój, świerszcze. Widzicie, że ten Siracel podszedł, nazbierał trochę chrustu, widzisz, że ma kamyk jakiś i piznął w kopułę tego, Sura. Piznął tam, odbił się ten kamyk, nasłuchuje chwilę, przyczaił się w krzakach, nasłuchuje, wrócił do ogniska. Przyniósł trochę tego kamyka. Zaszedł ci za skórę? Gada. Co mu ślina na język przyniesie. Jak wszyscy magowie naczytają się bzdur i myślę, że mózgi pozjadali wszystkim. Wiesz co, jest takie dobre porzekadło, że krowa, która dużo muczy, mało mleka daje. Też racja. Na razie widziałem, że umie latać i rzuca błyskotki z ręki, te błyskawice. Niech sobie pomuczy. Zrób sobie wdech, wydech i olej to, co mówi, bo tylko szuka wady. A ten Gritta też miota błyskawicami, znaczy on samym dźwiękiem, ale... Właśnie. Tak, wiesz, tak mu mówię, no nie, że... Powiem ci, że jeszcze mi dźwięczy w uchu, jak żeś pierdolnął temu dzikusowi tym mieczem swoim. Taki chłop był. To tak, jak ktoś mnie zdenerwuje, to czasami tempus pomaga.
To dobrze. Jak się wkurzę, to kiepszczaków na... Eldupa. Dobrze. Dobrze, dobrze mi się z wami gada. Dobrze mi się z wami walczy. Ty jesteś taki, że zachodzisz od tyłu, prawda? Taki jesteś na zasadzki bardziej. Tak, no, u nas o tym mówią tchórze, ale tak, zazwyczaj nie lubię odpowiedniej konfrontacji takiej twarzą w twarz. Wolę się zakraść i wykorzystać słabość mojego przeciwnika. Uderzyć, kiedy nie patrzy. Każdy typ wojownika jest ważny. Ten, który podchodzi od frontu i ten, który podchodzi od tyłu. Najważniejsze jest, żeby wiedzieć się, z jakim przeciwnikiem się mierzy. I tak. Kiedy, w którym momencie to zrobić. Skinął głową. Nawet podejście od tyłu wymaga odwagi. Zgadza się. Może nie tak wielkie jak ty. Powiem ci, że... tak między nami. Nie odważyłbym się podejść twarzą w twarz do tego krzyku krwawego. Tak, zrobiłeś to ty. No ale miałem pomoc. Słyszałeś sam. Jeszcze no tak, rozumiem, ale ty na niego zaszarżowałeś. Tak jak Sokół, chociaż jego powalił dosłownie jednym ciosem, ale ty przetrzymałeś. Taki... moja zasada jest taka, żeby się nie odwracać od walki. Nie chodzi mi w tym momencie o to, że ty na przykład tak bezpośrednio nie idziesz twarzą w twarz. Nie odwracać się od walki, że jeżeli podchodzimy już i przeciwnik jest, to żeby się nie odwracać, nie tchórzyć. Jednocześnie, żeby być no nieustraszonym. Nieważne, jaki przeciwnik jest straszny, ja po prostu lubię go sobie sprawdzić. Wiesz, krzyk był dosyć mocny. Padłem dwa razy, ale jestem tu z tobą, rozmawiam. Padłeś, powstałeś. Bardzo imponujące. Niewielu mężczyzn by to przetrwało. Dobrze, że medytuję, mam zamknięte oczy, gdy nie widzicie, jak przewracam oczami. Widzisz, że... pokażę wam sztuczkę. Widzisz, że skupił się, wyciągnął rękę i pstryknął palcami i z jego ręki wyleciały cztery takie kule. Widzisz, że wznosły się w górę i krążą wokół ogniska. Kolor jedny zmienił na niebieski, taki jak LEDy bawi się kolorami tych kul. Widzisz, że krążą wokół ogniska, dają sporo światła. Prawie tyle, każdy jeden tyle prawie co pochodnia. Widzisz, że rozświetliło się, jasno się bardzo zrobiło. Widzisz, że ruszył nadgarstkiem, tak dłoni i przyciemnił je. Zamknął dłoń i zgasły. Taka sztuczka. Bardzo, bardzo użyteczna. Zwłaszcza w... Kiedy ktoś nie widzi, wskazana Litena, przydaje się. Ja rzadko jej używam. To zabawne, że nas jako drow tego uczą, pomimo tego, że tego nie potrzebujemy. No ja też widzę normalnie w ciemności. Ale, ale to jest tak. Każda osoba, każde... jak tutaj powiedzieć, kuźwa? Brakuje mi słowa. Każda osoba? Każdy diversity, kurwa. Diversity, każda różnorodność, każda... Każda różnorodność w oddziale jest istotna. Jakby oddział był stworzony tylko z takiej jak ja, to już byśmy tak należeli. Skinął głową. W każdym razie, Lichten, gdybyś potrzebował kiedyś światła, służę pomocą. Będę pamiętał. Również przekażę Litenowi. Dziękuję, a tak więc potrzebował pomocnej dłoni. I rzucam match handa. Okay. To też ci służy. Okej, okay. Skinął ci go. Okej, okay, gadacie, warta wam schodzi. Jeszcze mu tylko mówię, Tempus ci dziękuję. A ja
Dziękuję tempusowi. Okej. Okay. Już uśmiechnął się, tak? Przewrócił oczami, ale skinąć go. To dobrze wiedzieć, dziękuję. Jak powoli zaczyna świtać, no. Tak? Tak, no wstaje słońce powoli. Macie jeszcze... Jestem proficiency w gotowaniu. Mhm. To tam zaczynam, wiesz, podszykowywać jakiś posiłek na oddział, tak? Może byśmy... Okej, jasne. Wstajesz, idziesz do wozu, bierzesz zapasy. Chwilę po tym, jak zacząłeś się krzątać, widzisz, ta Julta wstała i patrzy na ciebie. Też chce ci pomóc w przygotowaniu. Widzę Jultę i ten, to ja się tak jeszcze kładę, no nie? Okej, położę się. Bo muszę dołożyć się na te 2 godziny. Tak, tak, tak. No to dobra, Julta. Pokażę. Julta? Chcesz? I pokazuje, że szykuje obiad, śniadanie, tak? Kiwa głową, tak, że chce. Mówię, Litten, ja się jeszcze muszę położyć. Dobrze. Dobra. Śpi. Niech twoje osy odpoczną. Ale do ciebie mówię, śpi, ja tu trzymam. Okej, ty też się śpiewać. Ona widzi, że krząta wyjmuje gary. Pokazała się, gdzie co jest z tego z wozu. Okej. Okay. Idziecie spać jeszcze na trochę. Rankiem już budzą was, krzątają się, inni wstali. Ładny zapach zupy. Na zupę jest zupa szczawiowa. Gdzieś tam wkroił jakiegoś buraka, jakąś parę ziemniaków i szczawił dużo. Wielki gar nagotowała. Wszyscy jedzą. Trochę takie pikantne, mocne w gardło piecze. Ale chociaż ma charakter, nie jest jakaś ta zupa taka bez niczego. Brajowata. Tak. Także jecie, ciepły, dobry posiłek, zajadacie się. Czyli co, już dostałem te 2 godziny? Co? Dostałem już te 2 godziny? Tak, dostałeś, tak. Wstają, sierżant was ten mobilizuje, zaprawę robicie poranną. Musztra, tak jest. Dobrze. Cyk. Robicie odpowiednie ćwiczenia. Przeciągnął was tutaj po okolicy. Przebiegliście się tam sprintem. Dobre tam pół godziny takiego sprintu ostrego zrobiliście. Wracacie do tego, do ogniska. Pakujecie wszystko do obozu. Zacieracie ślady po obozie. Tak w miarę jak się tylko da. I ruszacie w drogę. Wracacie na trakt. Zmieniam heroizm na ten, na ceremony, okej? Okay? Okej, okay, nie ma problemu. Tak, jakby to nie było. W razie czego to będziemy tam nawracać. Okej. Okay. Idziecie. Idziecie dalej. Jak idziemy, to tam wiesz, powiedzmy... poprzez ubranie macam sobie tą kostkę i tak staram się medytować, mhm. Przypominać sobie te prawdy. Mhm. Ten, a co ty tam za Rubika masz? To? Odsłaniam. I widzicie sześcian. Poczekaj chwilę. Nie wiem. Tak widzę ekran. Spoko. Na czym się skończyło u ciebie? Na pikantnej zupie. Okej, okay, czyli zjedliście pikantną zupę, zrobiliście zaprawę poranną, musztrę. Kto tą zupę ugotował? Julta. Julta ugotowała. Okej, okay, uśmiecham się do niej i mówię jej, dobra zupa, ale tak podchodzę do niej tak blisko, na pół metra, czyli to jest takie, wiesz, przekroczenie takiej, wiesz, bezpiecznej dla koronawirusa odległości. Pokazuje jej w ten sposób pokazuje jej zaufanie, tak? Mówię, no widzisz, tak troszeczkę się tak nie cofnęła się, ale odwróciła głowę, twarz, tak jakby się spodziewaniem, że krzykniesz może, albo ją uderzysz, albo coś jej zrobisz, ale nie cofnęła się. Wiesz, podnoszę miskę tak do twarzy i jem przy niej i wiesz, uśmiecham się, wiesz, dobre. No, też się uśmiechnęła, że widzisz, że ci smakuje i kiwa ogólnie, głową. Ogólnie językiem ciała i werbalnie daje jej sygnały, że jest akceptowana, że jest przydatna, daje jej takie poczucie, rozumiem, że po prostu pochodzi z innej rasy, ale daje jej poczucie takiego usocjalizowania, tak? Okej, spoko. Rzuć sobie, bo na ostatniej sesji chyba nie zapomnieliśmy zrobić rzutu, rzuć sobie za perswazję plus 3 do rzutu masz, zobacz jak ci idzie. Dobra, perswazja. Krytyczny sukces, 20 naturalna.
Okej. Okay. No. Widzisz w jej oczach, tak, że nic nie powiedziała, ale widzisz, że radość w jej oczach. Widzisz, że smakuje ta jej zupa i uśmiechnęła się, tak? No, ogólnie pokazuje tak. Jej nowy świat, tak? Mhm. Że w świecie, gdzie po prostu jest system kastowy i gdzie jest po prostu traktowana tak, jak konie są do juczenia i do przenoszenia towarów albo innych, to tutaj pokazuje jej, że jest przydatna, że jest potrzebna, że może się czuć kimś wartościowym, tak? Na tyle, no, na ile to do niej dociera, to daje jej werbalne i niewerbalne sygnały. Czy ty ogólnie ją ochraniasz od tego, żeby inni z nią rozmawiali? Nie. No to mówię do niej, bardzo dobra zupa. Tempus ci dziękuję. A ty dziękujesz Tempusowi, tak? Już nie do końca. Bardzo dobra zupa, Julta. Bardzo dobry początek dnia. Dalej się uśmiecha i też skina ci głową. Tłumaczę Julcie, że mówię, to jest rycerz od Boga Burzy. Mówię, włada piorunami. Tak, wiesz, z aprobatą unoszę brwi trochę, żeby ją zainteresować. Mm-hmm. Mówię, widzisz, Julta spyta, on opowie. Mm. Lubi mówić o tym, o swoim Bogu. Kiwa głową, że patrzy się na ciebie, ten Gritto, Tempus, mówi. Spojrzała się w górę, w niebo i klasnęła w dłonie, tak? I pokazała pięść. Tempus, znam. O, no to podnoszę tą pięść i... Tempus! Okej. Prywatna szkoła Tempusa. Ty, Julta, leczysz. Widziałem, że leczyłaś tego krzyka, tak? Skina głową, tak. Podchodzę do Gritto, kopię go w kostkę. Nic o krzyku. Ty jesteś od kleryków? Ponowne skinienie głową. O, kimże jest twój Bóg? Powiedziała ci jakąś nazwę orczą. Orwasz. Jakoś to ci powiedziała po orczemu, nie zrozumiałeś. Tak, byś łopatą żwir przerzucał, taka nazwa mniej więcej. Patrzę na tego, na Dacza. Mówię, jaki ten Bóg, przepraszam? Widzisz, że dubię coś w zęba po tej zupie. Chyba ja kurwa wiem. O nie, no faktycznie nie musisz wiedzieć. Najważniejsza kurwa jest to prawa. Dla Tempusa. Okej, pewnie się dogadamy co do tego twojego Boga później. Okej. Idziecie, maszerujecie dalej. Co jakiś tak gadacie, odzywacie się tam między sobą? Znaczy, no ja tą moją medytację i Gritto zauważył, że coś tam macą pod szatą, tak? Spytałem się o tego Rubika. Tak. Mówię, co to za Rubika on tu ma? To? Odsłaniam szaty, wyciągam. Przepraszam, ja powinienem powiedzieć... Kostka. Co to już za kostka tutaj jest w twoich rękach? Wyciągam i widzicie taką metalową jakby kostkę Rubika, tylko jak normalna kostka Rubika ma te ścianki 3x3, to ta ma 5x5. I na każdej... Aleś se życie skomplikował. Trudniejsza do ułożenia. I teraz na każdym tym kwadraciku widzicie jakieś znaczki. Nie macie zielonego pojęcia, co tam jest. Napisane, tak? Co to jest obrazek, co to jest tekst? To jest... Pismo obrazkowe, tada! Nie, to jest... Glify. Historia... Po części. To jest historia mojej rasy. To jest przesłanie filozoficzne mistrza Zaitymona. Mówisz to nam? Tak, to jest... To jest całe moje jestestwo i moje rasy, można powiedzieć. A, czyli to są twoje przykazania. Tak. I układam im trzecią prawdę, tak? Znaczy nie, najpierw
pierwszą, bo to muszę po kolei układać. Układam i odwracam w ich stronę. To jest... Tak zacząłem jakby tłumaczyć. To jest historia mojego ludu, która tak, mówi tak, o tym, że... Tak, ogólnie nic nie mówię, ale patrzę, może mniej słucham tego, co mówi Gif, ale patrzę, że to chyba jest dla niego ważne. Mhm. Tak. Ja jestem szczerze zainteresowany. Okej. Okay. Ten tekst właśnie mówi o tym, że byliśmy, na początku byliśmy ludem, który chciał się poznać. Poprzez poznanie weszliśmy w siłę. Ale my maszerujemy cały czas, tak? Cały czas maszerujecie, tak. Ale przyszły mocne czasy i pojawił się lud Ilikdów. Wy to nazywacie łupiarzy umysłów, którzy nas pojmali, którzy uczyli nas swoich niewolników. I to długo trwało. To były wieki, to były lata. Zastanawiam się, czy łupieżcy umysłów to są mind flyers? Też tak zwom ich. No to są bardzo nieprzyjemne. Tak. Przeciwnicy, bardzo nieprzyjemni przeciwnicy. Takich trzeba dorwać i do piachu. Pamiętasz jakiś rysunek tam tego, jak się szkoli na paladyna? Jakiś taki mężczyzna z ośmiornicą na głowie. Takich trzeba dorwać do piachu. Od ręki. Nie dać im szansy ucieczki. Tylko tak jak mówiłeś, Gritto. Nas była garstka w porównaniu z ich tysiącami. Musieliśmy... Długo to trwało, zanim... I tu... Opowiadając, przekładam na drugą, tak? Drugą jakby obrazek układam. Jasne. Trwało to bardzo długo, a w pewnym momencie nas mistrz Zaytimon odkrył to, że ciało nie zostawia śladu na stali, ale stal zostawia ślady na ciele. Poznaliśmy wtedy, że ilitrowie, że łupieżcy umysłów też są śmiertelni. Odkryliśmy, jak z nimi walczyć. I to był pierwszy krok do naszego uwolnienia. I tu robimy trzecią ściankę. Okej. Okay. Poznaliśmy, tutaj jest mowa o tym, że nasz lud już poznał tą wiedzę, że można z nimi walczyć. Ale w pojedynkę mistrz Zaytimon nie mógł prawie nic zrobić. Dlatego był cierpliwy. Uczył innych naszych braci, nasze siostry, jak przełamywać bariery łupieżców. Jak z nimi walczyć. Na razie tylko słowem, można tak powiedzieć, tak? Zrobiliście jakieś powstanie? Tak. Ale o tym... Ale nie uprzedzajmy faktów. Włoszański. Okej. Chciałem tylko skomentować, że jak dla mnie ta cała historia, którą opowiedziałeś, to pokazuje mi tylko, że wasz lud jest bez strachu i że nie odwraca się od walki. Jeżeli tylko podlegacie zasadom wojny, Tempus wam pomoże. Słyszycie krzyki przed wami. Wychodzicie kawałek dalej z zakrętem. Przy drzewie jest przywiązany mężczyzna. Wokół niego krążą jacyś żołnierze, rzucają mu pod nogi chrust, gałęzie. Gdzie wasz sierżant podchodzi? Stójcie! Co tu się dzieje? Chowam kostkę. Chowasz kostkę. Jasne. Co tu się dzieje, się pyta.
To jest moja kartka. Kilku żołnierzy w towarzystwie rycerza, widzicie, to jest rycerz, w połyskującej płytówce, ogląda się na was. Do drzewa przywiązany jest chudy mężczyzna, starzec. Ma takie wypadające, siwe kłaki, znaczy taki łysieje. Zostało mu niewiele tych włosów. Ratunku! Pomocy! Krzyczy. Mówię, co chcecie zrobić temu drzewu? Wiesz co? Divine Sense sobie strzelam. Oni są w zasięgu wszyscy, no nie? Tak. Wiesz co? Poczułeś coś bardzo delikatnego od strony tego przy drzewie. Coś takiego pojawił się. Nie wiesz co dokładnie, ale co pojawił się na twoim radarze. Czyli poczułem swąd. Tak, coś poczułeś. Mhm. Odwraca się do was ten koleś. To heretyk i dosięgła go sprawiedliwość Tyra. Teraz za to odpowie. Maszerujcie dalej. Żołnierze, popatrzył na was. O, srebrne kły. Witajcie. Mamy wszystko pod kontrolą. Aha, rozumiem. Odpowiedział ten sierżant. Idziemy. Rozpoznaję, patrzę, czy ma jakiś herb ten rycerz. Tak, ma. To jest rękawica, zdaje się. Tego. Ma znak. Paladyński znak Tyra. Mhm. Paladyński znak Tyra, tak? Mhm. Czyli Bóg wojny, tak swoją drogą. Kolega po fachu. Żadna konkurencja tak naprawdę dla mnie, tylko po prostu, no wiecie, to tak, po prostu i mają inną skórę. No. Okej, dokładają, jeden rozpala pochodnie, idzie się, mijacie, jeden rozpala pochodnie, jeszcze inni dorzucają pod nogi ten chłód. Sierżant nic nie zrobił, tak? Nie, idzie, patrz, on tak, wy przemieszczacie się dalej, nie idziecie. Wołam sierżanta, wiesz, do siebie i tylko chcę mu powiedzieć, sierżancie, wyczułem coś niedobrego w tym heretyku, ale to było bardzo, bardzo delikatne. Chciałem tylko powiedzieć, to nie jest żadne... Zdać raport. Suro, widzicie, wyleciał w kłysze. Marzanna, co wy chłopaki robicie? Widzisz, zobaczcie tego paladyna. Cofnął się. Patrzył tylko na niego. Ten zobaczył, że lata. Widzisz, od razu sięgnął rękę na miecz. Zmierzył go wzrokiem. Pochwalony. Zaśmiał się i gdzieś zawrócił. Mówię do Suro, mówię, uratuj chociaż drzewo. Zaśmiał się i gdzieś zawrócił. Podchodzę tam do sierżanta Kotaro. Mhm, podszedłeś. Sierżant nie zareagował na to, co powiedziałem? W ogóle nic nie. Nie, tak. Ja podchodzę do. Nie, widzisz, że skinął ci głową tylko. Wiesz co, widać, że po sierżancie. Widać po nim, że chciałby coś zrobić, nie podoba mu się to. Ale no chyba rozkazy właśnie, ma rozkazy i też rozpozna w nim paladyna, chyba nie chce się mieszać w to, no ale nie podoba mu się, widzicie, że wy maszerujecie dalej, a on został. Mam takie pytanie, jeżeli to jest heretyk, to po co go męczyć, to jest lepsza chyba szybka śmierć niż... Jeżeli jest winny, został osądzony, to nie ma co robić przedstawienia chyba. Tak, zgadzam się. Widzisz, że też rusza. Jeżeli ma umrzeć, to niech umrze. Nie, to przedstawienie niepotrzebne. Jeżeli tylko tak powiedział, słyszałem to? Tak. Biorę dacza i skręcam za sierżantem. On idzie z wami. Ej, gdzie idziesz? Sorry. No. Aha, on został trochę... został tam, tak chwilę popatrzył, wiesz, na to drzewo, jak co oni robią. No. Może tak z minutę został za wami, tak, nie wiem, z 50 metrów za wami został i po czym ruszył, przyspieszył kroku, dogonił was, zrównał się z wami. Że on widać, że się wahał. Może chciał coś zrobić, coś powiedzieć, ale w końcu nic nie zrobił i ruszył do was. Sierżancie, on zasługuje na szybką śmierć. Tak, wiem. Mamy rozkazy.
dwa głębokie wdechy. Mhm. Po prostu taka, nie wiem, koncentracja wewnętrzna i, i po prostu nic, no, no, rozkazy, kurwa, zaciągnąłem się już i tak po prostu mam. Jasne. Gitto, jakby co, zmówimy modlitwę za duszę tego potępionego. Niech chociaż tyle ma. Jeżeli to ma mu pomóc w zbawieniu kogokolwiek tam wierzył, czy nie wierzył. Widzicie, chłopaki rozmawiają. Tak można spalić kogoś? Mówi ten Sokół. I to rycerze byli. Rycerze prawa. I to tak palą ludzi. Dziwne to. No, nie każdy szybko kończy przeciwnika. Ja jestem takim rycerzem prawa. My szybko kończymy przeciwników. Chyba, że chcemy dać przykład innym. Ale tam innych nie widziałem. Mordowanie kraj, pogańskie obyczaje. Skrzywiłem się, jakbym zjadł cytrynę. Na słowo pogańskie i wiedząc, że tam był paladyn, po prostu zaskrzytałeś mi między zębami. Mówię, czym różni się paladyn wymierzający sprawiedliwość od heretyka, któremu wymierza sprawiedliwość, skoro dopuszcza się takiego okrucieństwa? Służba Bogu. I eskaluje ból i cierpienie przedstawiciela swojej własnej rasy. Nie zrozum mnie źle. Uważam, że nie powinien być palony, tylko powinien być skrócono głowę jak najszybciej. Ale w tym momencie nie jesteśmy pod moim dowództwem, tylko pod dowództwem sierżanta i idziemy dalej. Znaczy formalnie pod dowództwem majora. Wieczny namiot. Tak, właśnie. Kręcę oczami. Podchodzę do majora, pytam się, majorze, kto tu w oddziale jest najwyższy rangą? Ja tu dowodzę, o co chodzi, żołnierzu? A widzieliście tamtego człowieka przy drzewie? Heretyk, tam słyszałeś, co mówił paladyn? A gdyby ktoś was nazwał heretykiem? Z całym szacunkiem, majorze. Ludzie gadają różne rzeczy. Często... Ja na cienkim lodzie stąpam. Często pochodzę. Żołnierzu, jak twoje nazwisko? Amandor. Żołnierzu, szeregowy Amandor. Jeszcze nawet nie masz belki żadnej przy swoim imieniu. Patrzę na twój mundur, na ciebie. Mądrze zrobisz, jeżeli będziesz robił to, co ci powie twój oficer. Nie dostałeś rozkazu zastanawiania się, co tam się działo. Nie padła prośba, żebyś to się nad tym zastanowił. Masz rozkaz maszerowania i wykonywania rozkazów. W tej chwili to twoje jedyne zmartwienie. A oto, kto kogo nazwał heretykiem? Nie musisz się martwić. Nie wiesz, kim był ten mężczyzna, nie wiesz, co zrobił, nie wiesz, czego dokonał wcześniej. Może spalił czyjeś dzieci, może zabił kogoś ognistą kulą, zamordował tuzin ludzi gorejącym inferno. Oceniłeś to, co zobaczyłeś. Zobaczyłeś fragment historii. Zobaczyłeś fragment historii i oceniłeś, wyciągnąłeś wnioski. Nim to zrobisz następnym razem, przemyśl to i oceń. Spróbuj zobaczyć całość, a nie tylko fragment. Jak to mówi? Try to see bigger picture. Tak? Jeżeli chcesz zostać oficerem, musisz mieć to na myśli. A teraz wracaj do szeregu i nie zawracaj mi głowy. Mówię, salutuję, mówię, majorze, dziękuję za pouczenie. Odwracam się od maszerowania. Jeżeli wróciłeś do szeregu, to ja tylko się odwracam i tylko mówię w ten sposób. Wierz mi, że mnie to prawdopodobnie bardziej przeszkadza niż tobie.
Ale to nie czas i miejsce, bo właśnie tak się dokończy. O, ktoś chce mieć wartę do końca tygodnia. Obejrzał się ten Dragonborn na siebie. Na mnie? Nie, na tego, na Bena. No. Ben to chyba zawsze był taki prymus. Okej, okay. Czekajcie, co to jest. Słuchajcie, chłopaki jeszcze chwilę rozmawiają o tym, co zaszło. Jedni mówią, no tak, spalili go, zasłużył, doskakał się. Inni mówią, że no jeżeli coś zrobi, powinien wykonać wyrok, a nie robi coś takiego. Maszerujecie do samego wieczora, robicie krótki przystanek, dużo krótszy niż wczoraj. Na posiłek, później ruszacie dalej. Wieczorem długo podchodzicie pod wzgórze. Takie maszerujecie i maszeruje się ciężko. Krótki mieliście ten odpoczynek, jesteście zmęczeni. Schodząc z górze, waszym oczom ukazuje się... Las! Nie, okazuje się Las Krzyży, tak. Okazuje się, to widać? Wioska? Nie. Obóz. No nie ma morza, ale jest obóz. Widzicie tuziny namiotów, chodzących między nimi ludzi. Słyszycie taki pomruk rozmów, jakiś śmiech, jakieś brzęczenie metalu, rżenie koni. Doszliście do obozu. Doszliście do obozu. Maszerujecie. Wchodzicie między namioty. Pozdrawiają jacyś, kilku żołnierzy pozdrowiło tego waszego sierżanta. Ten major przyspieszył, odjechał. W przód zostawił was. No to, dojechaliśmy, chłopaki. Mówi ten. Mówi Sokół. Obyśmy skończyli w tej samej drużynie, w tej samej jednostce. Piechota, czy gdziekolwiek nas rzucą, powodzenia. Niech prowadzą was duchy. I niech duchy ja rozglądam się, ja się rozglądam za koniami tutaj w tym obozie. Jeden żołnierz prowadzi właśnie konia. Słyszysz jakieś tam właśnie rżenie koni trochę dalej. Czekajcie, zatrzymał. Ale co, to jest samowolka? Mamy się rozpierzchnąć? Nie, sierżant was dalej prowadzi. Sierżant was dalej prowadzi, mówi, zostańcie tutaj. Zaraz ktoś do was przyjdzie. Tak jest. Odchodzi. Okej, okay, ja zrobię, czekajcie, muszę zmienić mapę. Czujecie takie troszeczkę podekscytowanie, troszeczkę taką niepewność. Do tej pory mieliście najpierw tego jednego sierżanta, który był no dla was sukinsynem, ale no doceniliście to. Nauczył nas tego, co... Ja sierżanta lubiłem. Czego mieliśmy się nauczyć. Okej. Okay. To był taki ludzki pan. Ja lubiłem go od początku. Okej. Okay. Czekajcie, robimy udostępnianie. Zaraz wam udostępnię, tylko się upewnię, czy mam wszystko tutaj poukładane. Wiesz, no, lubisz też Boga Wojny, więc bym się nie sugerował. Ale normalnie, nie ale, wiem, trzecia ale, sesja, a Michał już drugą osobę nawraca. Ale powiem ci, że twoje stwierdzenie jest bardzo płytkie. Lubisz Boga Wojny. Jest więcej niż Bóg wojny w tym Bogu wojny. Jest też Bóg pogorzeliska. Weź się zainteresuj, to ci wytłumaczę. Nie będę okay. Się pchał. Najmniej prywatna szkoła paladynów Tempusa. Bóg wojny jak Bóg wojny. Nie patrz na to, czy to jest Bóg wojny, czy jakikolwiek, tylko patrz na to, co... Wiesz, ale zielona trawa. To z tym, co z krzykiem zrobiłem. Po tej stronie trawa jest bardziej zielona. No. Bo my dostaliśmy LSD. To taki szaf. Julta, ty wiesz, co tam dawać. Julta, ty jak przyprawisz gruchówę?
Okej. Okay. Wysyłam wam drugą muzyczkę. Okej. Okay. Okay. Maćku, uważaj co... Maczaj, nie otwieraj. Okej. Okay. Widzicie ekran, tak? Connection error. Okej. Okay. Dobra. Podeszło trzech. Tak, trójka podeszła. Jeden to krasnolud, szeroki barej, krótkie nogi, taki piwny brzuch, niedługa broda. Widzicie, że tam próbuje coś upleść, upleść jakiś warkusz tej brody. Taką ma zapalczywą minę. Patrzy na was, ocenia was, taki przymrużył jedno oko i patrzy, skrzydza zębami, patrzy na was. Drugi, ten koleś taki, w kapeluszu widzicie jest, ma zbroję, kapelusz ma. Wygląda, gdzie on jest? Wygląda jak młody Val Kilmer. Ma taki, poprawia teraz włosy, widzicie, ma długie, długie włosy, ma takie do ramion pod kapeluszem. Wygląda jak młody Val Kilmer. Wygląda młodo też, ma bardzo młodą twarz. I tylko właśnie pojedyncze takie jakieś siwe włosy w jego tej czuprynie zdradzają, że no wygląda na 20 parę, ale prawdopodobnie jest około 40, ma bliżej 40. Ma taką właśnie młodo, wygląda bardzo młodo. Wygląda bardzo młodo. Ten żołnierz. Też teraz patrzy, tak zerka, tak się trochę przyczaił, patrzy, wstaje. Trochę tak jakby wypatrywał między wami kogoś. I widzicie też kobietę, ku waszemu zdziwieniu, kobietę, ork albo półork. Widzicie, że jest żylasta, wysoka, umięśniona, zbudowana jak mężczyzna, jak facet. Szerokie bary, umięśnione ręce, nogi jak u konia. Włosy, takie... chyba też ma jakieś takie dłuższe włosy, ale ma, nosi hełm na głowie. Ocenia was, patrzy. Nie jest ładna. Nie jest ładna zdecydowanie, nie jest ładna. Jest zdecydowanie brzydka. Ork albo półork. Widzicie, że jest. Nie jest. Zdecydowanie nie ma na co patrzeć. Okej. Okay. Patrzy na was. Baczność! Krzyknęła. Jestem sierżant. Jest nie sierżant. Jestem kapral Kira. Od dzisiaj. Kapral Kira? Tak. Od dzisiaj będę waszym oficerem. Będziecie moją drużyną. Postanowiono zrobić was z was. Z nas. Tylnią straż. Dostaniemy dwóch doświadczonych. Tak spojrzała, tak doświadczonych, przewróciła oczami. Żołnierzy, ten po lewej wskazuje, Kasunda to Jolt, a ten tutaj to Kevin. Na mnie możecie mówić żaba. Wszyscy tak mówią, więc wy też możecie. Ale jak przyjdą oficerowie, kapral Kira. Chyba nie wiedzą, co z wami jeszcze zrobić. Miało was być więcej. Nie wiem, co się stało po drodze. Czy się zgubiliście, czy kto was napadł. Ponoć was wytupi. Kevin i ten drugi, jak się nazywa? Kevin i Jolt. Jolt. Nie wiem, co się stało po drodze, czy was wytukli, czy daliście się pozabijać. Mieli was zrobić drużynę, ale jest was za mało. Więc na razie będziecie tylnią strażą. Będziemy tylnią strażą. Szykuje się, idziemy na wojnę, będziemy z kimś walczyć, nie wiem z kim. Generał ma zrobić apel, będzie tu momentalnie, lada moment. Więc szykujcie przerwać, się na przepraszam, to. Mogę coś przerwać? Tak. W momencie, jak powiedziała, idziemy na wojnę, to wyobraźcie sobie mnie po prostu takiego... Jest! Okej. To co chciałem usłyszeć. Przepraszam, że tak wybiłem spoko. Się. W momencie, kiedy ona to mówi, przechodząc obok, zatrzymuje się kilku żołnierzy. Wyglądają nieciekawie. Wyglądają jak... Ten wygląda jak żołnierz taki
łysy łeb, twarz zbira. Taki kogoś, kogo nie chcielibyście spotkać w ciemnej alejce. Ten wygląda jak Jezus z więzienia o zaostrzonym rygorze, a ten ma taką arogancką twarz, wypatrują was. Widzisz, że obejrzała się na nich, skinęła im głową. Divine Sands, póki jeszcze są. Wielka, ogromna, rogata postać. To jest Tiefling o twarzy mordercy, wiesz? Jest kurwa, jest gigantyczny. 2,5 metra wzrostu. Bary jak wrota katedry. Ogromny. Oni są solidni mężczyźni zbudowani. Wy też nie jesteście mali, ale przy nim jak dzieci wyglądają. Podszedł, rozejrzał się. Tamci jak zobaczyli go, cofnęli się tak parę kroków. Pogadali coś między sobą i poszli dalej. Co? Zrobiłeś Divine Sense i od tego Tieflinga wyczułeś coś plugawego. Wyczułeś coś... nie paladyńskiego. Coś, wiesz, coś podłego. Coś zbrukanego. Coś takiego, że gdyby to nie był... Że gdyby nie był w tym obozie, gdybyś go spotkał gdzieś w lesie, to byś wyciągnął miecz i chciałbyś go zabić. Ponieważ to jest coś, co nie powinno być na tym... Nie powinno być go na tym świecie. Okay. Ta jego esencja jest tak wykrzywiona, że nie powinna jej tu być. Okej. Okay. Wiesz, na razie się nie dzielę tym, tak na dzień dobry, okay. Bo tamta ma przemowę. Wszyscy... Widzisz, ona podczas tej przemowy oni przeszli, widzisz, spojrzała się na nich, a to chłopcy z konnicy pewnie patrzą, werbują. Powiesz, któryś z was dobrze jeździ? Tak? Pewnie się o niego upomną niedługo. Ja podnoszę rękę w górę. Wiesz co, w tym momencie, jak podniosłeś rękę w górę, wiesz co, szarpnąłem cię, wiesz co? Tak, szarpnąłem cię po prostu, żebyś się na mnie spojrzał. No ten... Jestem zafascynowany tym nie halfingiem, tylko tieflingiem. Tieflingiem, Szarpnąłem cię, spojrzałeś się? Tak. Wiesz co, kręcę ci głową. Bardzo tak na nie. Wiesz co, tak jak... Po prostu nie mówię, wiem. Mówię, patrz przed kim będą drżeć nasi przeciwnicy. Uśmiecham się. Póki co, poznajemy się lepiej. Jak masz na imię? Mówił na mnie Szarak. Ja jestem Żaba. Podchodzi do siebie Litten. Litten. Żaba. Przy oficerach kapral Gira. Ucinęła ci rękę. Wielką łapę, żylastą bardzo taką. Po Dragonborna to samo, do Droa też, do niego też, do was podchodzi. Jak się nazywasz, żebym wiedziała, jak się o ciebie spytają? Bennett Amandor. Podchodzę Amandor. Tak do niej bliżej i mówię jej na ucho, mówię, a to moje trofeum. Ucywilizowałem orka. Widzisz, orka? Okej, skinęła go wam. To dobrze, może coś z nią później zrobimy. Widzisz, że spojrzała na nią. Aro, coś odezwała się po orczemu. I ta znowu jak karabin. Napierdala na niej coś, jakby dwie protkary, nie? Sąsiadki okay. Jak sąsiadki przez ogrodzenie, nie? Znosi się jakąś minutę, to trwa. Skinęła głową. Bardzo dobrze, przyda nam się. Uważaj na nią. Jeżeli coś psoci, będzie na ciebie. Ty za to odpowiesz, za to bekniesz, tak? Żeby było jasne. Jasne. Idzie, podchodzi do ciebie, Żaba, paladyn, podchodzi do ciebie. Wystawiam rękę na przywitanie normalnie. Jestem Gritto. Miło cię poznać. Czy słyszałaś już o Tempusie? Tempus? Nie wiem. Z czym to się pije? Podchodzi do tego domu. Tempus się... Pytanie powinno brzmieć Tempus, z czym to się bije? Z czym to się bije? Jesteś jednym z nich. Dobra, damy radę. Podchodzi do tego, do półorka. Podchodzi do półorka. Wyciągnął rękę, coś porcią do niej szczeknął. Mów wspólnym. Skinął głową. Dodge. Żaba. Podeszła do tego.
do tego Indianina. Sokoła? Jestem sokół. Dobra, ale to w domu. Tu jesteś, masz imię? Jestem zuchwały sokół. Fajnie na siebie, mama mówiła, ale musi mieć imię. To moje imię, zuchwały sokół. O kurwa. Mów na niego zuchwy. Widzisz, że powiedziałem wam. Jestem żaba. Ten Tomaszek się zmieszał. On ma na imię Tom. Ja jestem jego ojcem. Jak się denerwuje, ma problemy z mową, ale ukończył trening. Jest tak samo sprawny jak wszyscy. Będzie walczył, jeśli trzeba. No dobra. Tego mi było trzeba. Mówię, coraz lepiej rzucam nożami. Mówię, że zmieszał się, tak? Zmieszał się, spuścił głowę. Rzucam nożami, dobrze. Znajdzie się do siebie miejsce. Widzisz, że weszła. Nie oddalajcie się stąd. Te namioty są wasze. Za chwilę przyniosę wam resztę sprzętu. Dwa namioty na wszystkich? Mhm. Na 12 chłopa i babę. musicie jakoś zmieścić. Poza tym możecie też spać pod otwartym niebem. Macie ze sobą chyba jakiś namiot, może jakiś koc. Chyba spaliście pod otwartym niebem. Dacie radę. Odwraca się, niedługo wrócę. Odchodzi. A co jak on odchodzi, to chciałem kapralu Kira. Mam pytanie. Tak. Czy sierżant Rot dotarł już do obozu? Rot? A, faktycznie, zapomniałem, wy od Rota jesteście. Nie, nie ma go. Przypuszczam, że dołączy do nas później. A co, coś się stało? Nie, po prostu rozdzieliliśmy się i mówił, że spotkamy się w obozie. Aha. I chcieliśmy razem przepukać gardła z kurzu. No sierżant. Tak. Nie, z tego co wiem, on werbuje. Jeżeli jeszcze nie wrócił, pewnie werbuje nowych żołnierzy. A jedno pytanie. Kim był ten wielki Tiefling? Ho, ho, ho. Nie chcę mieć nic wspólnego. Ten Tiefling? Czekaj, jak się nazywa? Tak, to Jerry. Nie zadawaj się z nim. Odchodzi. Panie Elfie! Widzisz, że podchodzi. To chodzi do was ten. Już pierwszy dzień i już chce za pan brać z Jerrym żyć. Żyć ci zbrzydło? Biorę Bena na bok i mu mówię na ucho. To plukawe gówno śmierdziało od niego z fontem. Jakby spotkał mnie poza obozem, to już by kurwa... Kto byś go przywiązał do drzewa i spalił? Ziemię kres. Nie, kulturalnie. Decapitation. Nie męczymy. Krasnolud obchodzi, idzie, usiadł przy namiocie. Ktoś marudzi po krasnoludzku. Ktoś rozumie krasnoludzki? Ja rozumiem. Rozumiesz? Okej, słyszycie. O kurwa, wsadzili mnie z młodymi, będę się musiał męczyć, będę mi pierdolić, pewnie by nie umiał walczyć w szyku, będą zalegać z tyłu, maszerować to nie umie. O kurwa, marudzi. Przyglądam mu się przez minutę, a potem jego statystyki, proszę. Okej, co chcesz wiedzieć? Poziom HP-ki. Podczas gdy on tam, wiesz, na ten, ogląda go przez minutę, to podchodzę do niego i mówię: Jolt, jestem Gritto. Mówię w krasnoludzkim. Słyszałem nasz dodatkowy język, no nie? Słyszałeś o tym? Od stosunku się. Jest Gritto. A widzisz, że zdziwi się, jak się ustrzał swoją mowę? Do niego w krasnoludzkim. No zdziwił się, no. Jestem Gritto. Maszerować potrafimy bardzo dobrze. Nie zalegamy. I nasz oddział, tak jak nas tu widzisz, pokonał krwawego krzyka. Po prostu tłumaczę mu, że nie jesteśmy tacy, jak sobie myśli.
Dobra, skracam, mówię, making long story short, urabiał nas Rot. Masz jeszcze jakieś pytania? Od Rota jesteście? Nasz Rota? Kurwa, kto nie zna? No, jesteśmy od Rota. To może nie będzie tak źle. Dobra. Pijesz, no ja myślę. Pijesz, wyciąga flaszkę. Do mnie czy do kogo? No nie, ja gadam z Grittem, także do Gritta. Ja. Pewnie, że piję. Widzisz, że ten pochodzi do ciebie ten koleś? Ja jestem Kevin. Odradzałbym zadawanie się z Jerem. Co myślisz, źle się potraktował? Nie. Do mnie nic nie ma. To... Skąd jego Jerry? Tak na niego mówimy. Jak sobie zrobił taką reputację? Na imię ma Jerrod, ale wszyscy mówimy na niego Jerry. Jest twardym skurwielem i nie zawaha się skręcić ci karku, jeżeli... zwłaszcza jeżeli jeszcze nie jesteś zaprzysiężonym członkiem Kłów. Ja ci to powiem ci to inni. Do przysięgi jesteś nikim. Także uważaj na siebie. W zeszłym roku trzymał wartę z jednym takim młodym, który coś mu pyskował, i rano go znaleźli. Ponoć udusił się kością od kurczaka, ale ja w to nie wierzę. Skurwiec skręci mu kark. Albo go udusił. Trzyma się niego z daleka. Niech wchodź mu w drogę. Co mu gadasz? Jerry, dobry chłop! Słyszysz tego, Jolta. Dobry chłop. Jest dobry chłop, kiedy jest po twojej stronie i kiedy walczycie razem. Dobrze jest go mieć po swojej stronie zasieków. Ja tam coś wypiłem z nim, tak? Mhm. Mówię, dziękuję bardzo, odkładam i odchodzę. Po tym, jak usłyszałem, że dobry chłop, wrócił do szeregu. Okej, wrócił do szeregu. Opowiedz im, jak w lesie tam był i... No, dobra, powiem. Rok temu pojechał na zwiady. Wpadli w zasadzkę. Jerry? Tak, Jerry. Wpadli w zasadzkę. Dostał włócznią między łopatki. Spadł z konia. Ten spłoszony zawlógł go do lasu. Przepadł. Z tydzień go nie było. Szukaliśmy go. Później jak już ogarnęliśmy sytuację, ale nie mogliśmy go znaleźć. Były ślady walki, trochę krwi znaleźliśmy, ale ani ciała, ani nic. Konia znaleźliśmy rozszarpanego. Ale Jerry'ego nie było. Nie wiadomo, co go zaatakowało. Pomyśleliśmy, przepadł. Niedługo potem sam przyszedł do obozu, ledwo żywy, ranny, mokry, jak pies, skąpany w błocie krwi i wnętrznościach. Nie wiadomo, co go tam spotkało, nie chciał o tym gadać, ale znam kumpla, który jest jego kumplem i mi o tym opowiedział. On jest taki cichy, on tak zazwyczaj nie gada, ale ze swoimi to mi opowiada. Mi opowiedzieli, powtórzyli mi, więc powiem wam, co się stało z pierwszej ręki. Był ranny, zaszył się w jakiejś nietce, żeby przeczekać i zaczekać na pomoc. Pomyślał, że odeśpi i rankiem wrócić do oddziału, ale coś go napadło, coś się zakradło do niego w nocy. Mówi, że ponoć jakieś wielkie jaszczurze było. Ganiał się z tym kurwa po lesie przez parę dni. Uciekał, walczył, chował się. Przebity włócznią? Tak. Chował się, aż w końcu utukł to. I ponoć był tak zmęczony tą walką i tak głodny, że rozpalił ognisko i to wpierdolił. Zjadł to tam, gdzie stał. Nabił to na włócznię, którą był przebity i upiekł sobie na kurwa grillu. Zjadł to. Znaleźliśmy później kości. Nie wiem, co to było, ale już pokazuję. Było takie jak ten namiot. Więc Jerry jest osobliwością. Wszystkożerny. Jest wszystkożerny. I może śpieszno ci do naszych konnych, ale uważaj na niego. Czy ja mam na przykład taką informację, znaczy w sensie z
z paladyńskiego tego, jak to się mówi, szkolenia. Tak? Czy na przykład poprzez zjedzenie bestii można nabyć ten swąd, który poczułem od niego? Rzuć sobie na religię. Religia. Oj, religia. 18. 18. Słyszałeś, że na przykład wampiry ponoć zyskują jakieś zdolności po wypiciu krwi swojej ofiary? Słyszałeś, że właśnie mindflayery, łupieżcy umysłów, ponoć zyskują wspomnienia po zjedzeniu mózgów swojej ofiary? Czy to możliwe, że on zyskał jakąś zdolność, czy jakąś taką tą po zjedzeniu tego potwora? Ciężko powiedzieć. Możliwe, niewykluczone. Niewykluczone. A ten cały dział to jest jakimś dowódcą konnicy, czy to jest po prostu jednym z wielu? Jest jednym z wielu. A czy zauważyliście zmianę w zachowaniu po tym incydencie? Taki cichy się zrobił bardziej. Przedtem jeszcze do nas przychodził, gadał, ale po tym jak wrócił z tego lasu, bardzo cichy się zrobił. No, czyli jest jakaś zmiana w zachowaniu od tego momentu, tak? Tak. Ale powiedz mi, przyjacielu, co cię się kurwa w twarz stało? Czemu jesteś taki zielony? Widzisz, że obchodzi? Podchodzi do ciebie. Nigdy takiego nie widziałem jak ty. Wybacz, nie chcę cię obrazić, ale po prostu jestem ciekawy. Z jakiej ty rasy jesteś? Ja jestem Kevin, cześć tak w ogóle. Litten. Jestem Gifem. Gif. Mój lud mieszka hen za jeziorem spadających gwiazd na wschodzie. Masz srebrny miecz, tak? Pokaż, walczycie srebrnymi mieczami, tak? Nie. To zwykła stal. Nie? To mi się coś pomyliło. Ale no. Nie, ale rani. To najważniejsze. Aha, no dobra. No dobra, zaczekamy sobie na apel. Może żaba wróci niedługo. Żaba jest w porządku. Mogliście gorzej trafić. Zobaczymy, kto będzie to naszą mówi, oficją. To mówi Kevin, czy ten Krasnolud? Kevin mówi to. Krasnolud tam wódkę pije sam. Krasnolud jest wojownikiem z siódmego poziomu. Okej. Okay. Ile ma HP-ków? No więcej od ciebie ogólnie, bo to więcej albo mniej od ciebie. No ma więcej od ciebie zdecydowanie. Ja bym ostrożny z wnioskowaniem. No, krasnolud może mieć tafa, może mieć kondycję, no może być. Uff, stary krasnolud, ten wojownik krasnolud, to ja pierdolę. Widziałeś kiedyś Gimniego? No. Słyszycie okrzyki z tego, z obozu? Oho, będzie apel. Dobra, idziemy. Słyszycie, widzicie, żaba pokazała się tam. Dobra, idziemy, apel! No to do szeregu i jedziemy. No to muszę informacja, marsz. Pokażmy, że nie jesteśmy gorsi od nich. Tak. Okej. Okay. Podchodzicie bliżej. Ustawieni, wszyscy czekają. Masa. Ciężko policzyć. Zgadujecie, że około 1000 żołnierzy. Ustawieni równiutko. Widzicie, że rozglądają, coś gadają. Widzicie łucznicy stoją równo w szeregu. Widzicie żołnierze piechota, tarczownicy stoją też bardzo równiutko. Troszkę dalej, w takim luźnym tym stoją, zgadujecie, ludzie z konnicy. Bez koni po prostu stoją. I widzicie też oficerów i zgadujecie magów. Rozpoznajcie Suro, stoi tam. Gada z jakimś tym starszym człowiekiem, który wygląda tak, jaki typowy mag, typowy wizard. Taki troszeczkę gandalfowaty, tak. Ma stafa, widzicie, że taką długą brodę, kręci wąsa. Rozpoznajcie też starszego majora, który tam z nimi też stoi, tak przysłuchuje się ich rozmowie. Widzicie też tutaj takiego kapłana i widzicie też innego krasnoluda,
starszy, czyta coś. I widzicie też chyba czarodziejki jakieś, kilka kobiet stojących z tyłu i jacyś tutaj mnisi albo kapłani. I z tyłu, o kurna, to może tak to nie, takiego wejścia to nie miał, ale z tyłu od tych kapłanów nachodzi generał. Widzisz, to mężczyzna przypominający z twarzy coś między Anthony Hopkinsem a De Niro. Długie kłaki, spięte z tyłu, broda takie ma, te bakobrody. Bakobrody takie siarczyste. Pozłacana płytówka, tuzin medali, pod płytówką czarna kolczuga, wyglądająca jak może smocze łuski, albo po prostu dobra zbroja łuskowa, bardzo taka lśniąca. Trzyma pod pachą hełm, maszeruje dziarsko, rozgląda się. Podchodzi, widzicie, podchodzi na jego mężczyzna o takiej skandynawskiej urodzie. Tak wygląda. Zasalutował mu. Słyszycie, ten mężczyzna mówi do tego generała. Domyślacie, że to jest właśnie ten generał Kira. Tak, dokładnie. Słyszycie tego? Tego Skandynawa mówi: panie generale, melduję kompanię gotową do apelu. Dobrze. Spocznij! Krzyknął, widzicie, generał. Przechadza się w bok. Chłopcy uśmiechnięci. Słoneczko dzisiaj ładnie świeciło. Wieczór miło się zapowiada. Może ładna pogoda na dłużej zostanie. Przy słoneczku ładnie się maszeruje. Pozwólcie, że się zapytam tak po żołniersku, żebyście zrozumieli, co to się do kurwy nędzy dzieje w tym burdelu. Nie mam je 3 dni i widzę, że się kurwa samowolki zachciało, tak? Nie wiem, co tu się odpierdala, ale dotrę do sedna. Niestety, do niektórych normalne słowa nie docierają. Ile razy mówiłem? Wzięli żołd do łapy, kurwa, to z rozsądkiem. Co to znaczy z rozsądkiem? Co to znaczy rozsądkiem? To nie nakurwić się i robić dym w kompanii. Baranie łby. Klinek i brona, widzicie, on wraca się. Wraca się tam tą stronę i wskazuje kogoś palcem. Dobrali się, kurwa. Barany łby. Jak jesteście barany, to wodę, kurwa, z koryta pić. A jak nie, to mleko. Stęchłe jakieś, zsiadłe. To chociaż sraki dostaniecie, będziecie siedzieć na dupie. Tyle energii macie, to bardzo dobrze. Czeka nasz marsz. I to długi marsz. Kto się tak mordy cieszą, nie powiedział. No, co? On powiedział, co zrobili po pijaku tamci? Jeszcze, no słuchasz, słuchasz to, co wszyscy słuchają. No nic nie wywnioskowałem właśnie, no nie wiesz, coś. Nie wiesz, no daj mu popierdalać, daj mu powiedzieć, dawaj. Mi się podoba. Widzę, mordy się cieszą niektórym. Widzisz, odwraca się. Masz coś do powiedzenia, szeregowy? Co? Widzisz jakiś taki szczep. Co? Jest głośniej. Tak myślałem. Tak kurwa myślałem. Chciałem wam przynieść dobre wieści, chociaż raz do chuja, że skończyła się tułaczka, że w końcu możemy wrócić do miasta, ale wy kurwa jak bydło. Was nie można do miasta, do ludzi, kurwa. W dziczy! Kurwa, na łańcuchy jak krowy wiązać trzeba. Ci też, łucznictwo nie lepsi, ten pulpet i drugi, kurwa, towarzysz, śliwa czy jak mu tam, co się kurwa dzieje w tym obozie? Syf, grzyb i chuj nie z potatajem. 3 dni mnie nie było. Widzicie, krzyży wkurwiony generał, opierdala wszystkich. Co się tam kurwa odpierdoliło z tym wozem, to do tej pory nie wiem. Ochujeliście? Ale co się odwlecze, to nie spierdoli. Żeby kurwa jeździć po nocy i ludziom w wioskach ludzi w wioskach straszyć? Co kurwa takie miny macie? Niech sobie nowi rekruci posłuchają, widzicie, wskazał na was palcem. Niech posłuchają. Jak stara wiara się bawi. Jaką rozrywkę sobie kurwa znaleźli. A służba dyżurna, odwrócił się na oficerów? Też kurwa nie reaguje. Nic, służby dyżurnej nie ma. Wyjebali. Śpią albo mają w dupie.
żeby jeździć po nocach i ludziom, kurwa, bramy wystawiać? Co wyście, kurwa? Ostatni kołaza jest na ulicy! Najebani po lesie napierdalają. Widzicie, wesnę tak ciężko. Ale to się ukróci. To się, kurwa, ukróci. I to wam obiecuję. Póki co, zapchać, kurwa, kichę. Ja sobie z oficerami porozmawiam. To wszystko. Bierze, odchodzi, odchodzicie. Gdzie Kevin przylatuje za chwilę. Ty, kurwa, słyszeliście? Będziemy walczyć z drułami. Ty, z drułami? Ej, twoi kuzyni? Znasz ich? Słyszycie tego? Nagra pyta się tego, Sir Sala. Mówię, jak coś występcy. Tak, ale patrzę, jaka mina jest tego. No taki jest zdziwiony, jest taki... skąd to wiesz? No plotka poszła. Tam mówi oficerowie. Generał miał mówić, ale tutaj przecież się działo. Was nie było, kurwa, co tu się działo w tym obozie. W każdym razie. Dobra, trzeba się zbierać, zaraz wyruszamy. No, nie będzie odpoczynku. Ruszamy. Zbieracie się. Wszyscy się zbieracie, pakujecie, chowacie namioty, nie ma spania. Jest marsz. Oh well, dokładnie. Zbieracie się. Jak się cieszę, że już jestem razem w Constitution. Zbieracie się i ruszacie. Zbieracie się i ruszacie. Palą się pochodnie, wozy i marsz jest. Jest marsz i nocą. Cała kompania. I tym razem jest to zupełnie inne uczucie, inne doświadczenie, kiedy maszerujecie w kompanii. Kiedy słyszycie uderzenie butów, to nie jest to wasze buty, nie jest to tuzin, ale jest to setki, są to setki, po prostu jak grom za każdym razem. Maszerujecie, przecież jakieś rozmowy, cały czas nie kryją się, ten oddział się nie kryje, to jest mała armia, która po prostu idzie głównym traktem na wschód. Jest noc, nie mijacie nikogo, przemierzacie szybko. Tempo jest takie, jest zbliżone do tego, które narzuca wam rot, także nie jest wam ciężko, ale nadążacie. Kamieni tym razem. Marcel, świetna ścieżka dźwiękowa. Cieszę się. Nadążacie. Constitution Saving Throw. Nie macie kamieni, ale tak, no już maszerowaliście cały dzień. Także Constitution Saving Throw. No i kochani, to jest to 24. Nice. Constitution 15. Okej. Bennett? Constitution. Tak, jesteś proficient. Tak, jestem proficient. To 19. Okej, bez stanu wyczerpania. Wjeźdźcie na klatę. Maszerujecie dalej. Całą noc w kompanii dajecie. Czekajcie, gdzie tu jest. Weź im opowiedz, mówi ten Jolt do Kevina. Weź im opowiedz, jak tym. O gigantach im opowiedz. Na pewno słyszeliście. Słyszeliście o gigantach? Jak nam Gizma i Bartoszka porwali? Kurwa, walczyliśmy niedaleko na Neverwinter z gigantami. Broniliśmy na Neverwinter. W ogóle obroniliśmy Neverwinter przed gigantami. Kurwa. Nie chwalą cię wcale. Ale byliśmy przy Neverwinter i jebane giganty zaszły nas od tyłu. Chłopaki byli w obozie. Zagarnęli nam cały wóz, zagarnął gigant. Cały wóz zagarnął, włożył sobie do torby. Konie wpierdolił na miejscu, zeżar od razu, a wóz sobie schował na później. Nie wiem, co chciał to zrobić. Może komuś prezent albo coś. W każdym razie dla swojej starej, mówi ten Jolt. No, może i dla starej. W gigancie i torbie siedzą, kurwie, i ten Gizmo widzi tam jakieś, kurwa, cuda nie widy. Naszyjnik był, z żagla sobie zrobił, młotek z głazu, kubek z beczki miał ten gigant. Futer tyle, że na cały jarmak by starczyło. Ale, o dziwno, jebaniutki, miał też płot, zwinięty, kurwa, płot miał cały, chyba całe wioski zajebał, bo tyle tego było, że nasi wzięli sobie z tego żarła i płota, poskręcali, drabinkę sobie zrobili, myk, 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 i z tej torby mu spierdolili. Całe szczęście, bo też by ich pewnie spierdolił.
Śmieje się ten Jolt. Kurwa, co za historię. Tak sobie myślę, ile trzeba wódki wypić, żeby się tak mózg zdenerwował. Maszerujecie. Widzicie, że ta Julcie jest ciężko. Ona nadąża, ale chyba nie przywykła do takiego tempa. Zwłaszcza, żeby może trakty maszerować tak jak ten. Ciężko jest, ale nadąża. Raz walczyliśmy też, mówi ten Kevin, walczyliśmy też z tym takim dzikokształtnym, zmieniającym kształty. Się zmienić potrafił z tego, w potwora się potrafił zmienić. Normalnie wygląda jak człowiek, kapłan, ksiądz, normalnie tu mówił, zapłać na tacę i się kurwa potrafił zmienić w potwora. I jebany jakiś silny był, drzewo przewrócił, nie? No, przewrócił drzewo, ta żaba mówi. Sama widziałam. Kurwa, tak się działo, jaki kotłowanina, ale żeśmy dali radę. Całą rodzinę miał skurwysynów tam i żeśmy poszli do niego, zaczął uciekać, żeśmy mu wpierdolili, zaczął uciekać, żeśmy pogonili i w chacie całą rodzinę miał, wszyscy tam potwory byli i musieliśmy ich zajebać. I kurwa, taka historia. To jak ta żaba tam taka jest ogólnie ten, to opowiada mi historię, jak tego krwawego krzyka tam potraktowaliśmy. Okej, okay, no to ta historia wam Kevin wam opowiada. O krwawym krzyku, no spoko, opowiada. Rzuć sobie na performance, jaki opowiedziałeś, czy wrażenie nie zrobiło na niej. Już ci mówię, performance. 11. No, 11, nawet okay. Z moim zajebistym bonusem. No, opowiedziałeś, no, mówisz, że kiwa go, no słyszałem, że zabiliście krzyka, bardzo dobrze. Mówię, i nikt nie ostra zbroi. A, no, to też się nieraz zdarzyło. I co? I nikt nie ostra zbroi. A. No. Słyszę jakieś szepty? Bo słyszę, że to taki dowcip raczej przaśny jest, to tak. Mhm. Maszerujcie do samego rana. Rankiem rozbijacie obóz, robicie, znaczy obóz, taki postój robicie dłuższy. Jolt przylatuje. Gadałem z bratem. Plotka idzie, że idziemy do miasta. Po tej bitwie wracamy do miasta. Jak to do miasta? Pyta się ta żaba. No normalnie. Wracamy do Neverwinter. Tak im się spodobało, że im broniliśmy przed gigantami, że chcą nas tam wziąć na stałe. Niemożliwe. No mówię ci! I poleciał, dzisiaj Jolt poleciał. Jolt poleciał, tak? Mhm. To jest po prostu... Jest dziennikarzem prawie jak ten... No jest trochę plotkarzem, no jest trochę, zbiera plotki. O, Neverwinter, o, marzy mi się kąpiel i łóżeczko i ktoś do tego łóżeczka, może jakaś taka ruda? Marzy mi się. Ale to co, zamierzacie wrócić do miasta po tej bitwie? No tak, zlejemy jakieś droły i później lecimy do miasta. Dla mnie zajebiście. Uwaga, apel! Zbiórka znowu idzie się na apel wszyscy. Generał robi apel. Znowu, podobna sytuacja, wszyscy się zbierają. Wychodzi ten major taki... Było coś do jedzenia w ogóle? Tak, no mieliście przerwę, mieliście te 2 godziny przerwy takie dla siebie, obóz rozbiliście. Posililiście się, odpoczęliście, mieliście czas zrobić short resta. Odpoczywacie. Później znowu wychodzi generał. Ten major z takiej skandynawskiej urodzie mówi: panie majorze, melduje kompanię gotową do apelu. Widzicie, że generał wychodzi. No to kurwa, wieści się rozeszły. Już wszyscy słyszeli? Wiedzą co będzie? No to potwierdzę ino na prędce. Tak, jedziemy do Neverwinter. To nigdy zimy, jak to niektórzy zwią. Stare płaszcze się nie sprawdzają. A może odepnęli kogoś na odcisk? Szczerze mówiąc, koło chuje mi to lata. Z czasem wypchniemy ich z miasta. Przejmiemy je całe.
Będziemy rekrutować, trenować nowych rekrutów. Żebyście się nie łudzili, że wszyscy będą patrzeć wam na ręce. Wszyscy. Same płaszcze, urzędnicy, szlachta, gildie kupieckie, cechy, pewnie ludzie tam w dokach też, związki żeglarskie. Doki, co tam się odpierdala w tych dokach, panowie, to wam się w głowach nie mieści. Będą chcieli nam podrzucić świnie, unurać w błocie, tałataństwie, obwiniać nas za wszystko, ale nim się nie przejmujcie. Bo przede wszystkim na ręce będę patrzył wam ja. Oni was mogą zniesławić, obedrzeć z rangi, może wtrącić do lochu, ale ja was kurwa zajebę. Zapierdolę na zimno, tak jak stoicie z otwartymi mordami. Co taki kurwa zdziwiony stoisz? Tak do ciebie, mówi Brona. Sopel i ten drugi wasz kurwa towarzysz. Jak się tam zwał? Machnął ręką. Brona, Sopel, Wiśnia, kurwa. Niech no mi kurwa, który jak dojdziemy do miasta, nosa z baraków wyściubi. Nie zamelduje na czas. Do kurnika albo który poleci. To szlak was jasny trafi. To wam obiecuję. Jak powiedział, do kurwnika? Do kurwnika, tak. Piękna gospodarka. Jak mi odjebiecie taki numer jak ostatnio, to nie ręczę za siebie. Kurwa, nie ręczę. Pozmienia się tu, także mnie popamiętacie. To co do tej pory, to się wszystko ukróci. Wszystko się zmieni. Póki co, trzeba pomóc elfom w spuszczeniu w pierdolu swoim kuzynom. Ta bitwa będzie znana jako bitwa o wysoki las. Zapamiętajcie to sobie. Stworzymy historię. Za godzinę wyruszamy. O kurwa. Że odchodzi. Za godzinę wyruszamy? Nie zatrzymujecie? Nie zatrzymujemy się? Mówi Kevin. Kurwa, co to on takie tempo narzuca? Jak tam się żaczki? Mówicie żaba. Jesteście od rocha, także chyba przygotował was na takie zdarzenia. Nadążamy, mówię. Tak jest. To mi się podoba. Nie wiem, kto będzie naszym oficerem. Słyszałam, że ma być to Sopel. Mam nadzieję, że nie. Bo nie lubię go bardzo, ale zobaczymy. No to nie pani kapel miała być naszym dowódcą? Tak, ja jestem waszym oficerem, ale on będzie nade mną. Niedawno został awansowany na chorążego, więc bardzo, bardzo możliwe, że będzie naszym oficerem. I do niego, wy będziecie meldować się do mnie, a ja do niego. Siadacie sobie przy ognisku, rozmawiacie. I słyszycie co tego sokoła. Nie wiem, jak podoba mi się ten pomysł, żeby iść do miasta, służyć. Czyli jak to będzie wyglądało? Będziemy robić za straż miejską, mówi Touch. Z tego, co zrozumiałem, że przejmujemy dzielnicę, tak? Znaczy, że będziemy tam pilnować porządku. Poczekajcie. Zobaczymy, co przyniesie. Co przynoszą najbliższe dni. Rozkazy mogą się zmienić. Na razie idziemy na bitwę o wysoki las. Tak. Czekajcie. A gdzie jest ta mapa? Skoncentrujmy się na przeżyciu tego. Widzicie, że ten wasz oficer, czekajcie, ten żaba przynosi wam, czekajcie, tu. Już rozdzielczasz, ładnie. Więc, zaczęcie, to jest Tribor tak w ogóle. Zaczynaliście w wiosce niedaleko Yardar, tutaj. Tu was sierżant ganiał po lasach. Przyszliście ten kawał drogi i idziecie do wysokiego lasu, tutaj. Neverwinter jest tutaj. Tu jest Luskan. Tam, gdzie ponoć widziałem tą księżniczkę. Um,
Tu jest Waterdeep, a tam w dole jest Baldur's Gate. Tu jest ten grzbiet świata. Tak orientacyjnie po prostu. Okej. Okay. Czyli nam już się zdarzyło, że byliśmy w High Forest. Tak, wy w poprzedniej kampanii weszliście do High Forest od tej strony. Od drugiej strony weszliście.